Każdy wie, że narkotyki są złe. Czy nie? Czy nie? Czy nie? Czy nie? Że narkotyki są złe. Kiedy nie będzie lekko, stawiaj czoło inwazji. Powiedz nie takie piekło, pokonaliśmy w Azji. Kiedy nie będzie lekko, stawiaj czoło inwazji. Powiedz nie takie piekło, LZ pokonał w Azji. Ktoś mnie prosił raz w klubie, no i pokazywałem, tylko się go pomyliłem. Miałem straszną schizę, bo generalnie poprosił mnie o pokazanie tego, a ja pisząc tą książkę już pamiętałem, że nie będzie to dla mnie problem, bo mam taką bliznę. Po czym zacząłem mu ją pokazywać i jej nie miałem, nie? I po prostu wiesz, straszny stres mnie złapał. Dziwne to się dla mnie stało, poczułem się tak jakby, wiesz, nagle, to jest niesamowite, wiesz, że nagle patrzysz i mówisz, fuck, czy ja jestem mną, wiesz, czy po prostu nie nastąpiła jakaś podmianka, wiesz, w tym całym pędzie masz jakieś znamie z dzieciństwa, które ktoś ci nałożył i wiesz, że je masz i nagle nie sprawdzasz go przez jakiś czas, biegniesz, latasz i nagle patrzysz i go nie masz i mówisz, fuck, nie, w ogóle, może w pewnym momencie ja się przestałem być sobą, może ktoś włożył mnie w inną skórę, może coś się ze mną stało, nie? I on się okazało, że chuje na drugiej nodze po prostu, nie? To no wcześniej byłeś metr wyższy, tylko dostałeś z bazuki i teraz... Też się trochę skurczyło, też się skurczyło trochę. To fakt, też się trochę skurczyło, to jest to mniejsze, ale jest. Oczywiście mam to i wiesz, jest skurcz. Wigilia w wieku minku, już w innym boko isku. Zamykam oczka na boczkach, liczę koły, szedam tu. Mówię, ale odwrotnie pani, kujemy wigilę i... Mówimy na mnie śmigam, widzę na foteliku, nie ma żadnego problemu, nawet że pomylę. Nad mówimy na mnie, śmigam, widzę na foteliku. Gdy co nieco skręcam, włączam migacz, kiku, disku. Wszystko mi dęta jak jaja, rifaja, moja miku. Z mego ego kopi, to ja kontroluję mój mózg, nie on mnie, a więc przenoszę na tu widu. A co to jest to widu? To wy mi tu, to nie. Zacząłem pisać książkę w momencie, kiedy bardzo posypało się w kanale mi gdzieś tam, nie? Kiedy zaczęliśmy przychodzić trudne chwile. Zacząłem pisać książkę, taką pamiętnik, ale było to na tyle gorzkie i było tam na tyle, wiesz, takich prawd, złych faktów, o których nikt nie powinien jednak wiedzieć, bo to jest zespół. No, pointą było tak naprawdę to, raz, że ta filozofia, że jakby, wiesz, przez wiele przeszedłem tak naprawdę w życiu. Mimo, że jestem bananowym dzieckiem z dobrej rodziny i nigdy nie było mi źle, zawsze miałem co jeść, emocjonalnie przez wiele trudnych momentów przeszedłem. I ta książka, wiesz, w jakiś sposób mówiła o tym, ja ją przekształciłem trochę, bo stwierdziłem, że nie będę mówił o wiesz, o tym. Pociągnąłem wątek dalej na inny sposób, wiesz, tam była po prostu jakby, wiesz, waga położona w 50% na coś innego i tylko było wspomniane, nie, że nie takie piekło się pokonało w Wietnamie, a tutaj nagle przekształciłem, zacząłem to rozpisywać, ten wątek. I rozciągnąłem go troszkę. Natomiast, wiesz, jakby nie napisałem jej w jednym wieczór, nie, absolutnie, pisałem ją dość długo, nie, ale też nie uważam, żeby to było jakiekolwiek dzieło, nie, dlatego nie zdenerwowałem się, kiedy w paszportach polityki nie nominowali mnie za literaturę. Przeżyłem to jakoś. Dzień dobry mego życia ze mnie. Nie ma w Polsce czegoś takiego. Zresztą ja zostałem, wiesz, nawet przez kogoś tam skrytykowany przez... Co to był? Mesa, tak. Doszło do mnie, że on jakoś tam, wiesz, mnie zdisował gdzieś kiedyś. Wiesz, więc jakby po prostu to jest normalne. Nie boję się tego, nie? Po prostu to jest taka sytuacja, że nawet ten Szymon Wydra, który się pojawił, to jest rzecz, którą zrobiłem niechętnie, bo mam taką filozofię, że nie chcę nikomu robić przykrości właściwie, nie? To jest pewien taki moment, który naprawdę już coś we mnie pękło. Hip-hop jest tak, że wiesz co, że ja mam też takie postrzeganie tego, że to jest kultura, z której ja wywodzę się w pewien sposób. Wyrosłem z niej, jeździłem na desce i nie chcę nikogo, kto w niej jest, zbytnio krytykować, dlatego że wiem, że ludzie mają różne
swoje historie, różny potencjał, różne miejsca. Jedni robią to tak i tak. Mi się może coś wydawać żenujące i proste, a dla innych może to być ważne w tej kulturze. Z Szymonem Wydrą jest podobnie, na pewno, nie? No, ale to jest po prostu inna kultura, to jest nie moja kultura, a ja po prostu poszedłem sobie subiektywnie, nie? Pozwoliłem sobie na to. Natomiast wiesz, no może jest parę osób, które bardzo szanują, nie? Typu na przykład Łona, typu, no wiadomo, że Fish, niby, że moja konkurencja, wiesz, która zawsze gdzieś tam te parę kroków przede mną i ciężko czasami nam jest zagrać jakiś koncert, bo już tam zawsze jest Fish i tak dalej. Podobnie z Ostrym, mimo wszystko tych ludzi bardzo szanuję, zarówno Adasia, jak i właśnie Fisza, Emadę, wiesz, z innych części Polski, wiadomo, no Kalibry, Daba, to są rzeczy, które... No jaram się tym po prostu, nie? Nie to, że się tym zasłuchuję, ale jakby mam do nich bardzo duży szacunek, nie? A są rzeczy typu, wiesz, typu jakieś TD i takie postacie, które w ogóle nie przemawiają do mnie. Jest to dla mnie, wiesz, trochę śmieszne, trochę takie, wiesz, wyciągnięte, natomiast robią też swoje i to ma też swoich odbiorców, to jest pewien styl, który obrali. Jest okej, a jest też coś takiego jak Molesta, która na przykład... Było to mi od obce, ale na przykład poznałem tych ludzi i stwierdziłem, że są w ogóle super, nie? Ja zrozumiałem dopiero ich muzę wtedy. I wiesz, i to jest właśnie to, dlatego nie chcę wysuwać takich ocen, bo na przykład o Molesie też myślałem kiedyś, że to jakiś taki nie mój klimat, nie? To fajne, wiem, że kultowe, ale nie mój klimat. A poznałem tych ludzi dopiero, nie? I w bardzo fajny sposób notabene, bo są, wiesz, to bardzo otwarci ludzie, mimo że, wiesz, grają właśnie na hip-hop taki troszkę bardziej, że tak powiem, uliczny, to szanują mnie na przykład, nie? I wiesz, to mnie gdzieś tam zaskoczyło, bo ja byłem przekonany, że wszyscy, którzy grają taki hip-hop, wiesz, prostszy, to mówią, że to jest kretyn, nie? Coś tam, wiesz, filozof wielki, w ogóle co mu chodzi, nie? A okazuje się, że nie, że też, wiesz, tutaj u nas Wally, wiesz, też mamy fajny przelot bardzo i znaczy tego jest dużo, naprawdę, nie? Natomiast, no, jak wchodzi to wszystko na jakieś kopolo, jakieś werby, wiesz, to w ogóle ja nie wiem. Wiesz, werba już się wycofała, wiesz, zupełnie jakby odrzuciła wizerunek hip-hopowców, przyznali się, że robią pop i wiesz, już zupełnie odeszli. To nie jest pop, no. Czymkolwiek to nie jest, wiesz, już nie jest hip-hopem według nich. Nie, no jasne, także wiesz, staram się, wiesz, będzie tym nie szafować, to jest tak, że... Nawet mówię, to, że napisałem, że Radio Z jest takie, czy że RMF jest taki, to też jest trochę wbrew mojej filozofii, ale tu potrzeba było takich prostych, jasnych komunikatów, żeby ludzie to zrozumieli, o czym ja chcę powiedzieć. Nie chciałbym, żeby lubili mnie za to, że narzekam. Chciałbym, żeby lubili mnie za to, że po tym, jak narzekam, wiesz, znajduję rozwiązania na to i że generalnie widzę zawsze dobre światełko w tunelu, nie? To za to wolałbym, żeby jeśli mają mnie lubić, to wiesz, szanowali, nie? Na razie nie, na razie wiesz, jakby znalazłem co prawda już bardzo ważny element, mianowicie znalazłem strój jody, już wiem, gdzie mogę go dostać, żeby zacząć to kręcić, prawda? Więc jakby najważniejsze już jest, bo martwiłem się o to, kto go zagra i tak dalej. Mam tu już jakiś pomysł, koncepcję, natomiast no, dużo pracy teraz nad tą premierą, więc nie było czasu na wiesz, na scenografię, na doszlifowanie scenariusza i tak dalej. Tu wieczór jak bajkę sam odpalę. Dzięki, chodźmy, bo trzeba się przygotować.